No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Farthest Frontier na poziomie tutaj Pogromca, bodajże już 29 odcinek tej serii od 21 odcinka, przypominam, gram właśnie na tym najwyższym poziomie trudności, na poziomie Pogromca, tutaj z naszym Krakowem, jak widzicie. Mamy 204 ludzi, no i plan na dzisiejszy odcinek, dalszy rozwój demograficzny. Myślę, że gdzieś uderzymy tam na 250, może 300 osób nawet uda się wbić. Planuję też w dzisiejszym odcinku może zbudować jakieś, kurcze, obozy pracownicze na przykład tutaj. Tak to chodzi za mną, bo w sumie powiem szczerze, że mimo iż 20 parę odcinków nagrałem, to jeszcze nigdy tego obozu pracowniczego nie zbudowałem. Zbuduję, może zobaczę, jak to działa dokładnie. Przy tej kopalni węgla zobaczymy. Wiecie czemu tak stwierdziłem, że może te obozy pracownicze by się przydały? Bo zobaczcie, tutaj ta żwirownia jest tak dość daleko i może tu też ten obóz pracowniczy zbuduję. Ale najpierw zobaczymy, jak to działa tutaj przy tej kopalni węgla. No i tutaj może jakoś też będzie to oddziaływało na te budynki, nie wiem. Zobaczymy. Okej, puśćmy czas razy 3, bo ja tutaj cały czas na razy 1 jechałem przez chwilę. No i cóż, z jedzeniem dobrze stoimy, jak widzicie, mamy na 6 miesięcy. Tylko nie wiem, czy nie ma problemu z magazynami, będę musiał luknąć. No już, zobaczcie, zagrody powoli nam się zapełniają. Chyba trzeba będzie ulepszenie zrobić. 30 cegieł, 150 zł. Możemy sobie na to pozwolić, myślę, żeby tą zagrodę ulepszyć. Tutaj tą, która jest w centralnym, tutaj tak punkcie najbardziej. No i to już nam powinno dać jakiś tutaj oddech na tych magazynach, no bo składowisko, składowisko i magazyn. Te składowiska też nam się zapełniają, widzicie. Tu mamy magazyn, a składowisko mamy chyba tutaj gdzieś. Nie, tu mamy zagrodę też. Też jest prawie pełna. Tu mamy składowisko jeszcze. No dobra, to też ulepszmy. No i wstrzymajmy się teraz jakimikolwiek budami, bo... No bo niech te zbudują najpierw, wiecie. Nie będę tak bardzo ich kolejkował. Bo to wydłuża tylko ten proces budowy. No, dodatkowe mieszkania zaraz dobudujemy, tylko niech właśnie rozbudują może te magazyny najpierw, jeszcze właśnie zagrodę, składowisko. I przystąpimy do rozbudowy też tego potencjału demograficznego. Chociaż jeszcze przyjrzyjmy się naszym krowom, bo ja mam przecież stodołę od niedawna i co, jedna krowa tylko jest? Ja, zobaczcie, mamy tylko jedną krowę. Jak do tego doszło? Cytując klasyka, jak do tego doszło, nie wiem. No naprawdę, jak to możliwe, że mamy tylko jedną krowę? Przecież tutaj było naprawdę tych krów pełno. Chyba trzeba będzie sprowadzić je po prostu. Wiecie, może zanim ogrodzenie zostało zbudowane, po prostu te krowy zostały zżarte przez jakieś dzikie zwierzęta, no bo innego wytłumaczenia tutaj nie znajduję. No jedna krowa to się nam raczej nie rozmnoży, także trzeba będzie liczyć na kupca tutaj. Nanieśmy koszul, dobra, jest kupiec. Masz krowy? Ma krowy na szczęście, super. Dobra, to wciśnijmy mu te koszule wszystkie. Oj, nie sprzedamy mu wszystkich, bo nie ma tyle kasy. Sprzedajmy mu tyle, ile wlezie i kupmy krów tyle, ile wlezie. Czyli 3. No
No dobra. Tak, konfirmujmy. No i są cztery krowy. Dobra, to teraz może się rozmnożą jakoś. Są ogrodzone. Nie wiem, czy jeszcze ich dokupywać. Dobra, sprzedajmy wszystko, co mamy. Kupmy jeszcze tych krów od niego. Jeszcze ze dwie kupmy. No a dalej to już się muszą... Albo dobra, ze trzy. A dalej to już się muszą rozmnażać. No kurde no. Moje zwierzęta są głodne. Nic nie jadą. No jak to tak? Już mają tu jakieś warzywa. Ziarno. O, napastnicy. Kurde, 42. No to lipa jest. Zobaczmy, gdzie oni są. Idą od południa. Chyba moje krowy idą. Idą moje krowy zabić. No to, zobaczcie, no idą krowy zabić. No nie. Nie gadaj, że oni mi krowy zabiją. Dobra, tu jest jakiś ostrzał. Na szczęście. Nie no, jest 7 na 10 cały czas. Kurde, tu ci co zaraz rozbiją te wieże. Tu ich za dużo jest. Kurde, za dużo ich jest. Już, pierwsza wieża upadła. No, wygląda na to, że ten atak może być już dość ciężki w skutkach, powiem wam szczerze. Druga wieża upadła. Zobaczcie, oni tutaj robią rozpierduchę. Ale mnie okradli. No to tutaj znakiem tego, że tutaj trzeba będzie więcej wież dostawić. Dobra, wiecie co? Bo oni tutaj za bardzo się panoszą. Ja chyba muszę wyciągnąć ludzi z kosza. Weź no idźcie tutaj, bo... O! No, jak już żołnierzy zleciłem z kosza, to uciekają. Już wyciągnąłem, zobaczcie, naszych chłopców. Czterech. No to nie, no to teraz to niech już wracają, jak ci uciekają. Wróć do kosza. Kurde, no, widzicie. Tutaj trzeba będzie jeszcze wzmocnić ochronę tego obszaru. Bo wychodzi na to, że kurczę, że te dwie wieże to za mało. Mam nadzieję, że się porozmnażają te krowy w końcu. Osada została napadnięta. No, 100 chlebów mi ukradli, 61 skór. No, sporo mi ukradli rzeczy. 24 zabiliśmy, no ale kurde, właśnie ten atak już był taki dość opłakany w skutkach. To jeszcze nie był jakiś mega dramat, ale no, dało mi to do myślenia, że chyba tutaj będę musiał trzecią wieżę postawić. Bo jak widzicie, no jak idzie taki aż atak na ten rejon, no to te dwie wieże już nie wystarczają. Dobra, to postawmy od razu tą wieżę, żebym kurczę nie zapomniał.
Chociaż te ataki też nie są takie zawsze jeden po drugim, tylko są większe odstępy, no ale... Ale postawmy. Dobra, będzie tutaj obszar na trzy wieże. Obronne i... Miejmy nadzieję, że to wystarczy, przynajmniej na jakiś czas. Zanim te mury postawimy i w ogóle... No dobra, jak widzicie, no dużo mamy węgla w ogóle, dużo mamy tej rudy żelaza też. Może to jakoś też tu nanieśmy. Bo oni chyba często dość kupują ten węgiel też. A przynieśmy tak z 380 węgla. Rudy żelaza podobnie myślę, że znieśmy, chociaż trochę szkoda może rudy żelaza, ale... Ale mamy dużo naprawdę tej rudy żelaza, także możemy też znieść. Zobaczcie, tej ceramiki mamy też dużo. Dobra, tu też przynieśmy trochę ceramiki na handel. Narzędzia, bronie wystarczająco. No i koszul nanieśmy, bo mamy, zobaczcie, a nie, już. Dobra, twój inwentarz, czyli to jest naniesione, 195 jest naniesione, no to spoko. Gliny może byśmy też trochę nanieśli jeszcze, bo też jest dużo. Widzicie, ja chcę nanieść po to głównie, żeby te magazyny trochę opróżnić, nie? No bo widzieliście sami, że tam te magazyny tak zawalone są. A ja nie chcę też tak co chwilę budować tych magazynów i tutaj... tak gracić tą przestrzeń, wolę już, jeśli już to rozbudowywać, może zauważyliście, właśnie do na przykład dużej zagrody i w ten sposób. Też ja sobie sprawdzę. No właśnie, duże zagrody, jakbyśmy mieli wszystkie, no to 3000, jedna to 9000, magazyny widzicie 8000, pojemność magazynowa. Na jedzenie mamy 4 koła, z tym, że mamy jedną piwnicę taką zwykłą, też ją musimy rozbudować. Tutaj ją mamy. Dobra, tu też ją rozbudujmy. Jak tam krowy? Nadal 7 krów z tego co widzę. O! Chcą opuścić budynek. Coś się stało. Bazar mi zniszczyli. Ale lipa. No to powiem wam, że teraz nie zauważyłem tego. I to grozi trochę wykolejeniem tutaj naszej całej wioski. Bo możemy stracić ludzi, jak ci poopuszczają te budynki. Kurde, widzicie, nie zauważyłem tego, że ten bazar tutaj zginął. Czyli wtedy chyba przy tym ataku te dwie wieże mi zniszczyli, widzieli ten bazar. Dajmy dwóch tutaj, żeby było też w tej wieży, to tutaj będzie 6 już tych uczników. Zobaczmy, czy żwirownia powstała. Powstała, zobaczcie, już 27 piachu, no dobra, coś się tu dzieje. Ile piachu mamy, zobaczcie, 9600. No to naprawdę na długi okres czasu na ta żwirownia wystarczy. Będzie nam dawała piach chyba tutaj do końca gry. Te 9600 to naprawdę jest dużo. Za mało domu. No tak myślałem. Że tak to się skończy. To przez to, że ten bazar, widzicie, że ten bazar jakby zniknął. No i z automatu te domy podupadają.
O, ale dobra, zaraz będzie bazar. No dobra, urodziły się, zobaczcie, zwierzęta gospodarskie. Także spoko. Mamy ponownie bazar. To te domy też powinny zaraz się uaktywnić ponownie. Dobra, to mamy, tak, mamy 9 krówek, no to już jest spoko. Już jest spoko, bo się martwiłem o was, moje krówki tutaj. Dobra, powoli trzeba będzie chyba znowu iść w ten rozwój demograficzny, tylko zobaczmy jak z tą żywnością. To produkujemy tak około 8000. Zużycie jest tak, już do 6 nawet dochodzi. Trochę coś ostatnio siadamy z tą żywnością, nie wiedzieć czemu. Jeszcze zobaczę. Białko, warzywa. A, tych chlebów właśnie. Ile tu mąki jest? 1200. Tu chyba nie, właśnie, tu widzicie, tu nie ustawiłem, zapomniałem o ustawieniu pszenicy. Ja tutaj miałem pszenicę jeszcze ustawić w tym roku. Będziemy mieli więcej pszenicy i to powinno nam dać więcej mąki, no i w konsekwencji też więcej chlebu. Mają nic ciekawego. A to nie będę z wami handlował w takim razie. Jeszcze zobaczę sobie jak jest z tymi... Zobaczcie, owoce jak ładnie. 1500 prawie produkuje owoców. Warzywa coś mało. 200 tylko w ostatnim roku. 1000 tego ziarna, czyli tych chlebów, nie? Białka 2300. Białka trzeba więcej jeszcze. Tutaj zobaczcie, są też tereny dla tych myśliwych. No, chyba tam pociągniemy drogę. Uda, ale mnie to denerwuje. Tu zobaczcie, jakiś dzik jest. Tu jest znowu jeleń. Także to będzie dobra miejscówka dla myśliwego. Ciekawe, czy ten chodzi na tego dzika, bo zobaczcie, on też ma dzika w obrębie tutaj. Tu też zbieracza mógłbym zrobić, bo zobaczcie, tu są jakieś warzywa, jakieś zioła, jakieś jajka. Może zrobimy też zbieracza, to zawsze to on trochę da, ten zbieracz też. To sobie zbudujemy tu zbieracza i myśliwego. Coś tu pisze, że zobaczcie, strzał brakuje. Aż zobaczę z ciekawości. Nie, no jest pełno strzał. 586 strzał i 9 łuków mamy. Nie wiem, czy tu gdzieś wędzarni nie walność, tylko tu za blisko trochę są te domy. Nie chcę, żeby mi, wiecie, spadła jakby atrakcyjność okolicy. Tym bardziej, że może tu się będę rozbudowywał jeszcze. Więc zostawię tylko myśliwego samego. Dajmy tutaj, niech na tego jelenia głównie poluje. A zbieracza o tutaj wyślijmy, bo tu ma jakieś warzywa, jajka, jagody, zioła.
No dobra, chyba kurczę pora, żebyśmy dalej budynki stawiali, w sensie domki. Tylko może jeszcze sprawdźmy, jak działa w końcu ten obóz pracowniczy. Rąbię drzewa. Aha. Towary wyprodukowane. Aha, czyli wychodzi na to, że te obozy pracownicze to głównie... to oni zbierają po prostu te kamień i kłody. No dobra. To w sumie i tak w dobrym miejscu postawiłem, bo oni tutaj właśnie mają ten wyręb. Ja myślałem, że to jakoś będzie powiązane z pracą, kurczę, jakby w kopalni węgla tutaj czy coś, a to chodzi po prostu o ten wyręb. No dobra. Dajmy, zaznaczmy im nawet tu, niech sobie pracują. 8 osób. Dobra, wbijajcie. Wiem, że jest za mało domów, ja wam postawię. Stawmy domki. Cyk, cyk, cyk. No, chociaż tutaj kurczę, może piekarnię jakąś mogłem postawić. Ale to może tu gdzieś się postawi tak piekarnie. Albo dobra, tu. To jednak skasujmy. Będzie piekarnia. A to na razie tylko stawiamy. Dobra, to tu nawet może i postawię już teraz tą piekarnię. Jaki pamiętam. Już tej mąki powinno... No, już widzicie, dwa koła jest mąki. Dobrze. Zaczął tu młyn dobrze pracować. Ale pszenicy nie mamy mimo wszystko, widzicie, z górką. Lnu mamy dużo. Wody mamy dużo też. Zobaczę sobie jeszcze, jak tutaj idzie produkcja. Później kowala. No, właśnie widzę, że tak ciężkich narzędzi ostatnio nie robią. Ta odlewnia ledwo się wyrabia. Chyba trzeba drugą odlewnię będzie postawić zaraz. No tak, bo to i tak, widzicie, oni tutaj wymagają rudy żelaza i węgla, ja tego mam pełno, także spokojnie myślę, że możemy drugą odlewnię postawić. No, trochę nam zepsuje tutaj. Chociaż to jest i tak duża odległość. Tutaj jeszcze teatr będę stawiał. Najprawdopodobniej. No, zobaczcie, jak z żywnością od razu skoczyłem. Tak, zobaczcie, ale teraz kumulacja jakaś tutaj jest z tej produkcji żywności. 11 koła. To naprawdę dużo. Warzyw dużo. 5000 warzyw prawie. Nabiału troszeczkę. Tego nabiału mało powstaje w sumie. Mleko. Białka też może... Ciekawe, czy... Więdzone mięso, więdzone ryba, jak widzicie tutaj 480 mniej więcej rocznie, trochę mało. Moglibyśmy też podkręcić liczbę. Mogli też byśmy zacząć konserwować generalnie tą żywność, ale to szklarza musiałbym zrobić, ale mogę to zrobić, bo mam w sumie piach.
Może i zróbmy tego szklarza. To co zaczniemy, wiecie, robić weki. No, piach, węgiel. Możemy to zrobić. Możemy się rzucić na szklarza. Tylko zobaczcie, szklarz bardzo mocno psuje. Psuje jakby okolice. Trochę go w jeszcze większej odległości. Walnijmy może gdzieś tutaj. Czy tu? Albo tu, dobra. Tu walnijmy szklarza. W dziurę pomiędzy tymi budynkami. No, tu jeszcze szkło będę sobie robił, to już w ogóle będzie fajnie. Ze złotem dość dobrze stoimy też. Mamy przychód, widzicie, naturalny tutaj 42 sztuki złota, także myślę, że sobie wykorzystamy to i myślę, że sobie weźmiemy jeszcze... jeszcze z dwóch rycerzy, tak żeby mieć sześciu. Będziemy zawsze troszeczkę lepiej przygotowani na potencjalne ataki. Budynek stanął w płomieniach, no ale już ugasili na szczęście. Trzech kupców zajeżdża do Krakowa, no patrzcie. Chyba nasza osada jest tutaj sławna w świecie, skoro tak tutaj do nas zajeżdżają. Szeroko. Ale widzę, że nie pohandlujemy tutaj z kolegą, z korwem rzeźnikiem. Atka z klanu żelaza też tutaj, no nie ma nic ciekawego tak naprawdę. Węgiel jej mogę sprzedać ewentualnie powyżej ceny rynkowej. Dobra, to i sprzedajmy w sumie. Oj, nawet nie masz tyle pieniędzy. Sprzedaj. Dobra, wiecie co, to ja może teatr zbuduję, bo ja będę miał teraz dużo pieniędzy. To wykorzystajmy to. I zbudujmy ten cały teatrzyk. Dekoracje. Moment, nie, to było chyba tutaj. Teatr, tak jest. 1000 golda. No, to tutaj postawimy jakoś. Oj, widzicie, zbyt strome zbocze. Może i nie postawimy, musiałbym gdzieś tu stawiać dopiero. No to jednak trzeba będzie górkę najpierw wyrównać. To wyrównajmy teren pod teatrzyk. Tutaj szczury nam się zalęgły. Ulepszmy od razu ten rynek, myślę, do poziomu bazaru. No zobaczcie, skoczyła nam mocno produkcja chlebu wraz z tą drugą piekarnią. W sumie to nie dziwne, ale myślałem, że mąka się tutaj nie będzie wyrabiała. Chyba się wyrabia. 1080. Zobaczmy, czy mamy zapas mąki. Nie mamy. Więc tak wychodzi na to, że na styk schodzi wszystko. Ale też niedługo powinny być jakieś większe zbiory tutaj. O, zobaczcie, właśnie tutaj, w kolejnym roku znowu. O, i tutaj, no to teraz duży będzie zbiór pszenicy.
Teraz 2 lata powinny być rzutów pszenicy z 2,5 aż, także powinno być sporo pszenicy. No, nie wiem, tutaj zobaczcie, ten teren już jest chyba wyrównany, ale tak nie wygląda to na wyrównane. No właśnie, zbyt strome zbocze mimo wszystko. O, tu mógłbym zbudować, moment. O, tu nie jest zbyt strome, zobaczcie, no to dobra, to nawet tu postawmy. Nie będziemy się tam patyczkować w dalsze wyrównywanie tego zbocza. To i tak oddziałuje, nawet nie wiem, czy nie najlepsza jest tu lokalizacja, bo zobaczcie, tu jest naprawdę dużo tych budynków, także tutaj na wszystkie te budynki ten teatr będzie oddziaływał. No tak, tutaj widzicie, też mięso powstaje, bo już mamy max jakby krów i po prostu wtedy automatycznie nadmiarowe jakby krowy są ubijane, no i powstaje z tego mięso, więc spoko. No, czyli zobaczcie, białka 3 koła, warzyw 3 koła. Ziarno, owoce. Dobra, zobaczmy, jak tam stoimy z tym szklarzem naszym. Nie powstał jeszcze szklarz. Tutaj czeka na sztabki żelaza. No, ale jak powstanie szklarz, to będzie spoko. Budynek został zaatakowany przez jakieś dzikie zwierzę chyba. O tak, jakiś misiek tutaj leci. Chciał nam zabić mieszkańca. Mieszkaniec czuje się gorzej. No, nic dziwnego, jak go pewnie tam ta grypa. Myślałem, że to ten, co go niedźwiedź prawie zjadł, że się gorzej czuje. O, zobaczcie, kończą nam się drewniane deski. To znaczy, że chyba jest słaba sytuacja, jeśli chodzi o improwizowane tartaki. A, tutaj też nie jechaliśmy na max pracowników. Dodajmy tego ostatniego pracownika. A, tutaj brakuje złota. No dobra, to przenieśmy z faktorii. O, teraz powinno być złoto już. No i to może poskutkuje tym, że powstaną tutaj jakieś budynki, bo widzicie, 2 z 3 rodzajów żywności, także być może wskoczy tutaj 3. rodzaj. O, tutaj na przykład mają 3 rodzaje żywności. Tutaj też mają, więc jest duża szansa, że niektóre budynki jednak podlewelują tutaj, chociaż atrakcyjność jest taka sobie. No ale teatr jak powstanie, wiadomo, to wszystko podskoczy, tylko pytanie, czy na 65%, bo tutaj 65% to może będzie problem, ale to się zbuduje tutaj zaraz coś, bo tutaj mamy, zobaczcie, duży park, to jeszcze się może jakieś posągi postawi czy coś. No i mamy teatr w Krakowie. W sumie jeszcze mógłbym brukowane drogi zrobić, bo ja nie robię tych brukowanych dróg, nie wiem czemu. Czy to już teraz? Dobra, mamy szklarza, to stawiajmy brukowane drogi też. Pora porobić trochę brukowanych uliczek tutaj na symbol, jako symbol potęgi Krakowa. Co, niech szlachta ma brukowane drogi.
No dobra, to chyba możemy też sobie dostawić tych mieszkań. Całkiem sporo. Dobra, no to widzicie, od razu 6 walnąłem, to będzie 24 dodatkowych mieszkańców, czyli na 234 już będziemy jechać. No. Tutaj im jakieś, dobra, tu mają studnie, tu też mają studnie. Jeszcze może tak przed nimi, tam im studnie postawię. Tutaj na przykład niech mają. No, także jak widzicie, Kraków cały czas nam się tutaj rozwija pięknie pod względem demografii. Coraz więcej osób może zamieszkać w Krakowie. Tak jest, na chwilę obecną 240 ludzi. Jeszcze tutaj będzie schron, także będzie no, na 244 jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi aż tylu mieszkańców przyjąć. Dobra, czy tutaj powstały jakieś budynki trzeciego poziomu? Chyba nie. Chyba tutaj brakuje jeszcze atrakcyjności, zobaczcie. No dobra, no to myślę, że... Aha, bo te brukowane drogi robimy. No to też podniesie trochę atrakcyjność. O, idą napastnicy. Zobaczcie, 25. Gdzie oni cisną? A tu od dołu idą. W mur, zobaczcie. Ale dziady, no. I co, wy krowy mi zabijecie? Krowy uciekają, zobaczcie. Ale jaja to są. No zobaczcie, tu, tym razem tutaj są te trzy wieże. Zobaczymy, to powinno teraz lepiej ogarnąć sytuację. No już niektórzy, jak widać, już widzą, co się święci. Już sporo zabitych. Trzy wieże to już jest lepsza obrona. Tu zlećmy, żeby mur został odbudowany. Ojejku, pożar powstał. Ja dziękuję, co się dzieje? Zaporuszyli ogień dziadygi. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ale dziady. Dobra, wiecie co? Wyciągnijmy naszych chłopców z koszar, bo to nic z tego nie będzie. No i co? I chyba uciekają. Zorientowali się, że moi tutaj ludzie z koszar wychodzą. Ale zobaczcie, jak mi tutaj zrobili. Pożar, no naprawdę. Zobaczcie, tutaj ten napastnik. Zginiesz, dobrze. Gdzie oni mnie jeszcze atakują? Słyszę, kurde, że ktoś mnie atakuje, tylko nie wiem gdzie. A, tu jeszcze atakują. Czyli tu jeszcze mnie okradają, skurczybyki. Nie dostają ze strzałami, bo ja nie widzę. Ja nie widzę, żeby oni strzałami dostawali. Przecież tutaj z tych wież powinni do nich strzelać chyba. Dziwne.
powiem wam, że to jest dziwne, a nawet bardzo. Przenieśmy tu tą flagę. No ja nie będę się ganiał z tymi łobuzami w całej mapie. No i co, uciekają pewnie? No, wiedziałem, że uciekną, jak dam tutaj flagę, nie? Jeszcze mi najpierw wieże, obie, dwie wieże zniszczyli. Tylko nie wiem, czemu z tych wież, jak tak podeszli blisko, nie strzelali. Może z tych wież tylko strzelają, jak w odległości są ci napastnicy, no. Ciekawa sprawa. Ale to i tak powinni na krzyż te wieże powinny strzelać. Czyli z tej do tych najwyżej, a z tej do tych. Nie wiem, może strzał nie mieli. No i chwila prawdy. A, na szczęście mało mi ukradli, ale... Duże zniszczenia, kurde, zrobili. Cztery budynki zniszczyli. Dziady jedne. Naprawdę. Dobra, ale wiecie co? Jeszcze na zakończenie tego odcinka ja bym chciał wymaksować tutaj jakieś te budynki. Ja bym, kurczę, tutaj najchętniej jakieś dekoracje walną jeszcze. Bo tu mamy ten ogród. Posąg, posąg zróbmy. Średni posąg. Duży posąg, 1200, czy średni? Średni może by styknął. A nie, nie styknie. Zobaczcie, na 60 by była wtedy atrakcyjność przy średnim posągu. A musi być 65. To duży trzeba będzie walnąć. Ewentualnie, wiesz co? Wiecie co? Świątynia dobrze też działa. Zobaczcie, o, widzicie, jak świątynia ładnie podbija? Można świątynię, świątynkę, o, tutaj walnijmy, może tutaj świątynkę. Im. A tu im walniemy jeszcze średni posąg. I to powinno być takie kombo, że to naprawdę dużo da. Dobra, jak tam szklarz? No, produkuje 10 wyrobów szklanych, jak widzicie, produkują tutaj to szkło. My chyba zrobimy zaraz tego konserwatora żywności, tylko mi trochę brakuje tego żelaza. I nie wiem, czy nie powinienem walnąć jeszcze jednej odlewni. Już nagrywam, widzicie, nie zdążę wszystkiego, czego chcę w tym odcinku zbudować. Jeszcze mamy zbyt strome zbocze. Niestety. Może tu? Chyba tu da radę. Zróbmy tą odlewnię jeszcze jedną. Bo my mamy i tej rudy żelaza mamy i mamy węgla. Tylko właśnie jest problem. A, bo zasięg jest tutaj, widzicie. Oni robią tylko w zasięgu, chodzi na to. Nie no, chodzi o mi, dobra, to tutaj wam tam teraz sobie rąbcie. O, dobra, zaraz będzie, zobaczcie, ten średni posąg. No, i to powinno podlewelować, mi się wydaje, niektóre budynki.
nam już tutaj. No, bo jak widzicie, jest 69% atrakcyjność. Ale to w jednym tylko. Kurde, w jednym tylko mieliśmy taką dobrą atrakcyjność. Ale to jeszcze może jakoś ulepszmy. Duży park. Ten posąg, no to zbudowaliśmy średni. Nie za bardzo mamy co. Te brukowane drogi robimy. A ten czemu ma, kurde, 58 ten ma tylko? Co temu znowu przeszkadza? Może ma za daleko to na przykład? Szkołę czy coś? ...62%. Dobra, wiecie co? Ja jeszcze gdzieś tu zbuduję. Dekoracja... Tu może świątynię gdzieś walnijmy. O, wciśnijmy, tak? Oj, zobaczcie, tutaj to od razu nam podbije jeszcze sporo budynków. To tak zróbmy. Ta świątynia nie jest droga, tam 50 zł, trochę kamieni. A widzicie, to nam podbije sporo budynków na te ponad 65%. Kurde, ale te zwierzęta nas atakują, no. Na szczęście myśliwy go dorwał, tego miśka. Tu też będę musiał chyba wieżę postawić. Przynajmniej jedną. O, może tutaj? Chociaż nie, bo tutaj to jest tak... Między tymi chałupami postawmy, o. Niech też będzie jakaś ochrona, chociaż prowizoryczna, tego osiedla. Nowego. Stała odlewnia, no i cacy. No i cacy, to nawet dajmy tutaj od razu na maksa, niech idzie ta produkcja tych sztabek żelaza. No i powinniśmy wyjść dzięki temu na prostą z tym żelazem. No i tym samym więcej rzeczy powinno tutaj powstawać w kuźni kowala, z tego co kojarzę, bo tutaj tak na przykład tych ciężkich narzędzi, nie wiem czemu ostatnio nie robią. No i w ogóle słabo staliśmy z żelazem, także ta druga odlewnia powinna nam dużo dać. No dobra, myślę, że będę kończył chyba ten... No dobra, zaczekajmy jeszcze, aż powstanie ta wieża, to tam obsadzę od razu dwóch ludzi. Zaćmy dwóch ludzi, abym jeszcze zobaczył sobie. O, widzicie, 10 tysięcy teraz mamy tej żywności. No fajnie to wygląda, powiem wam. Jeszcze teraz sobie narobimy trochę tego szkła, to jeszcze sobie zrobimy tego konserwatora żywności, to będziemy robić weki, to jeszcze na dłużej będziemy mieli to wszystko. Te owoce i warzywa w tych słoikach. O, tutaj zobaczcie, dwa komposty jeszcze mamy. Dobra, może jeszcze zaczekajmy, aż jeszcze to powstanie, ta świątynia. No bo może to sprawi, że tutaj, kurczę, nam...
podskoczy jakieś gospodarstwo rolne w końcu. Chociaż chyba nie, bo im tu brakuje z tego co widzę teraz znowu tych rodzajów żywności. Dobra, wiecie co, w takim razie będę kończył ten odcinek z gry Farthest Frontier. No i trzymajcie się, do następnego, cześć!